Cześć, to jest kolejna minutówka, czyli staram się powiedzieć coś zachęcającego i inspirującego. Dzisiaj zegarek już nastawiony, więc czas leci. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, że zawsze możesz przerwać łańcuch, który prowadzi do śmierci. Jest taki łańcuch, czytamy o nim w liście Jakuba, natomiast zawsze można go przerwać i na tym polega Ewangelia, i na tym polega dobra nowina. Po czołówce przeczytamy wspólnie ten fragment. I opowiem wam, co mam na myśli. Jest taka figura retoryczna, taki logiczny łańcuch, który w jednym, jedne, kolejne zdania wynikają z poprzedniego. Takim najpopularniejszym łańcuchem jest. Pełno tego w sieci, na różnych motywacyjnych forach. Zadbaj o swoje myśli, bo one zdecydują o Twoich słowach, zadbaj o Twoich słowach, bo zdecydują o Twoich czynach, zadbaj o swoje czyny, one zdecydują o Twoich nawykach, zadbaj o nawyki, bo one zdecydują o Twoim charakterze. Zadbaj o swój charakter, bo on zdecyduje o Twoim losie. Jedno z drugiego po kolei wynika, czasami on jest rzeczywisty, czasami pozorowany, taki zależność przyczynowo-skutkowa w tych łańcuchach. W liście Jakuba jest taki łańcuch, troszkę krótszy, ma troszkę mniej ogniw. Natomiast Jakub mówi w pierwszym rozdziale 15 wersecie. Gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Więc, więc, więc to jest ten łańcuch. I myślę sobie, że jest w tym tekście dużo nadziei, bo to są słowa ostrzeżenia przez Jakuba. Zadbaj o to, żeby rządze się nie rozwinęły, bo gdy się rozwiną, zrodzą grzech. Ale to już jest pierwszy moment, gdzie możemy przerwać ten łańcuch. W jednej z pięciominutówek mówiłem o tym, że, że to, co jest naszymi rządzami, wszystko jest w nas, to my jesteśmy swoim największym wrogiem, więc możemy nad tym zapanować, żeby pewne nasze myśli w nas się nie rozwinęły. Ale potem, i tu mnie uderzyła ta myśl i jakoś tak natchnęła bardzo radością i nadzieją, bo potem pojawia się drugie ogniwo, Ok, nie udało się zatrzymać rządzy, zrodził się grzech. Ale jeszcze w tym momencie można przerwać, bo Jakub mówi, gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Ale nie, może... Czujesz się bezsilny, może czujesz się słaby, ale skoro czytasz ten tekst, to znaczy, że jeszcze żyjesz, że jeszcze grzech nie dojrzał w tobie na tyle, żeby zrodzić śmierć. Jeszcze możesz ten łańcuch przerwać i na tym polega ta dobra nowina, że póki jeszcze to czytamy, gdy rządza się rozwinie, rodzi grzech, gdy grzech się rozwinie, rodzi śmierć. Jeśli jeszcze żyjesz, jeśli jeszcze czytasz te teksty, jeśli jeszcze jest w tobie tęsknota za Bożym życiem, to znaczy, że jeszcze możesz przerwać ten łańcuch, że jeszcze grzech nie rozwinął się na tyle, żeby Ciebie zabić i zniszczyć. Jest w tym jakaś nadzieja, jest w tym jakaś yy, zachęta do tego, żeby rzeczywiście przynieść każdą tę sytuację w naszym życiu, która nas wyniszcza i zabija, yy, i pozwolić Bogu ją przerwać. Zanim ona zrodzi w nas śmierć, to jest tekst o tym, że nasze myśli są bardzo niebezpieczne, bo gdy im ulegniemy i folgujemy, to gdy one się rozwiną, zrodzą grzech. Gdy rządza się rozwinie, zrodzi grzech. Gdy grzech nie zostanie zatrzymany, on zrodzi śmierć, więc to są słowa ostrzeżenia, ale ta nadzieja, która w nich jest, to skoro jeszcze to słyszysz, skoro jeszcze. Jest w tobie tęsknota za Bożym życiem, to znaczy, bo nie przychodzi diabeł z takim oskarżeniem i mówi, jest już za późno, to znaczy, że jeszcze nie jest za późno, bo martwi nie słyszą, a ty to słyszysz. Więc jeszcze grzech nie rozwinął się na tyle, żeby zrodzić w tobie śmierć duchową, fizyczną w ogóle. Więc piękny tekst z nadzieją, jeśli. I przy tym słowie, jeśli jest założenie, ale Bóg w każdej chwili może to przerwać, ale ty możesz prosić Boga, żeby w każdej chwili to przerwał, ale ty razem z Bogiem możesz to przerwać. Więc miejcie dobry dzień i pamiętajcie o tym, że rzeczy nie biorą się znikąd, że śmierć naszego życia przychodzi od tego, że najpierw rozwijają się nasze myśli, których nie przerwaliśmy, i łańcuch, którego nie przecięliśmy. Skoro jeszcze nie jesteśmy na końcu łańcucha, już kończę. Skoro jeszcze nie jesteśmy na końcu łańcucha, to znaczy, że w każdej chwili możemy się z niego zerwać i go przerwać. Miejcie dobry dzień i dużo nadziei i dużo ufności, że Pan Bóg może zatrzymać każdą złą myśl, żeby nie zrodziła w nas grzechu, i każdy grzech, żeby nie zrodził w nas śmierci. I na tym polega Ewangelia. Dobrego dnia.